Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kusim i ze mną oczywiście jest standardowo... Madzia, witam wszystkich. No, no i witamy was w naszym kolejnej mapce survivalu. Jezu, nie strasz mnie, ja myślałam, że to Creeper mi na głowę skoczył tutaj. A zobacz, co tam stoi. Creeper, drugi. No, drugi, już drugi dzisiaj. Dobra. Czekaj, ja go zamknę. Zanim zaczniemy nagrywać, parę pytań, które widzowie nam zadawali. Więc tak... Jeżeli będziecie oglądać z perspektywy Madzi, do której bardzo chętnie zapraszam, link jest na samym początku i możecie sobie również zobaczyć w opisie i tam dalej, ale jak wejdziecie sobie w link Madzi, możecie zauważyć, że zmieniłem swoje konto Minecraft. Mianowicie już nie mam na imię Querxes, którego u ludzi budził dziwne wymowy nazwowe, więc to już pozostawmy. Już mam nowy nick Minecusim i możecie się spokojnie do niego przyzwyczaić i to jestem ja. Jeżeli będziecie widzieć na serwerze jakiś nick Minecusim, to jestem ja i mówię, że zmieniłem nick. Więc to jest taka jedna rada dla was. Następne pytanie. Pisaliście, że nad nami jest skrzynia. Otóż pokazuję wam teraz, patrzcie. Nad nami nie ma skrzyni. Nie ma nic. Macie wersję mapki inną niż my. Wy macie prawdopodobnie wersję 3.1, my mamy chyba 3.0 bodajże. I zobaczcie, nad nami nie ma żadnej skrzyni. Nie ma nic. Na pewno nie ma nic. Sprawdzaliśmy to i, znaczy ja sprawdzałem i nic nie ma. Więc to też jest warte podkreślenia, że nad nami naprawdę nie ma żadnej skrzyni. No i następne pytanie. Kusim, czemu jak nagrywa z Madzią, to jesteś sztywny jak murzyńska pała? Więc tak, odpowiedź jest prosta. Mówiłem, że się troszkę stresuję przed nagrywaniem, ponieważ muszę się przyzwyczaić do otoczenia, tak jak już wspominałem, ale postaram się to już naprawić i będzie, mam nadzieję, wszystko w porządku. Więc, następne pytanie, czy mam ADHD? Nie, nie mam ADHD. Czyżby? Tak, prawda. I następne pytanie, jak to było? Nadaję jak... Nie, czekaj. Masz słowotok wtórny. O, słowotok wtórny. Tak, ja bardzo często bardzo dużo rzeczy mówię bez sensu i które w ogóle nie mają sensu, więc to też się trzeba przyzwyczaić, więc to też jest warte podkreślenia. Wertałoby, a to nie, i powiedzieć... Aha. Oczywiście ja zaraz zginę. Ja też niedługo zginę, bo jestem nienajedzona i zostało mi tylko 5 serduszek. Dodatkowo, kiedy ty gadałeś na słowotoku wtórnym, wzięłam, przyniosłam crafting box tam koło skrzyni, żeby ładnie wyglądał, zebrałam 2 pochodnie, żeby oświetlić korytarz, żeby tu nie było creeperów. A teraz sobie idę do naszej cudownej farmy kaktusa, żeby zobaczyć, czy kaktusy nam urosły. I czy nie ma tego creepera naszego cudownego. Zniknął znowu już? Kurde, się o kaktusy zabił. Jaką chciałem epicką walkę zrobić. Pamiętaj, żeby niszczyć kaktusy z dołu samego. Dlaczego? No bo jak zniszczysz jeden warstwę, to może wpaść w kaktus i stracimy go. Niech ci będzie. Mamy zebrać 25 kaktusów. Ile mamy? Ja mam 4. Dobra, ja mam 0. Nie mam nic. Więc tak, dzisiaj postanowiliśmy, że pójdziemy sobie do tamtej biomowej kuli. Tak. Grzybowej. Grzybowa, o Jezus, skażone krowy. Tam idziemy. Więc dzisiaj potrzebny będzie dużo cobblestone'a, którego właśnie... A na pewno tam idziemy, czy mieliśmy iść do tego zwierzęcego, bo już naprawdę teraz się zgubiłem? Do grzybowego, bo zrobimy sobie z drewna miseczki i będziemy miseczkami doić krowy z zup grzybowych. Ha, no tak, pytałem się, czy miseczkami można doić krowy. Dobra? Tak. A jeszcze widzowie nam doradzili, żebyśmy zrobili wiaderko i nożyce z tego żelaza i żebyśmy, broń Boże, tobie tego nie dawali, bo ty wszystko poniszczysz. Tak, więc kolejne 2 zadania w tym momencie mamy zaliczone. Bardzo proszę użytkownika, który napisał Madzi, że ja wszystko niszczę, żeby mi odpisał. Ja chętnie z nim porozmawiam. I to jest taka następna prośba, że też prosiliście nas o przebudowanie mob grindera. No kurde, mob grindera. Jakiego mob grindera? Tego, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Generator kobla. Generatora kobla, po to, żebyśmy mogli zasadzić to drzewo i lekką farmę tu rozwinąć. Więc tak też zrobimy, więc zaczynamy. Przebudujemy go tylko, żeby z jednej strony można było doić krowy. Dojdź krowy, brać tego cobblestone'a. Boże. Jezu, ja ciebie nie mogę, ja się tutaj załamuję w tym momencie. Boże, no dobra. Nie no, idę do kaktusów, tam się lepiej czuję, zalał cię. Dobra. Nie, dobra, biorę kobla i buduję ten generator. Więc tak, woda będzie, lawa będzie spływać stąd. A gdzie się lawa podziała? Ja mam we wiadrze. A widzisz, wiedziałem, że tak będzie, ale wziąłem. Dobra, to zrobimy ją tu w rogu, ten generator wiadra.
przepraszam, generator kobla, wiadra. Nie, ja coś dzisiaj naprawdę już nie kojarzę. Dobra, więc tak, woda będzie spływała tutaj. No, kurde, ten klocek tu był potrzebny. No to kurde, sobie napraw. To sobie złap. Dobra, i tu idzie woda. Tu idzie lawa, ona idzie tu. Aha, dobra, to idzie tu i tu i teraz tu. Dobra. Co? Dobra. Nic, bo ja tam stałam. Ty na mnie nie zwracasz uwagi tu. Widziałem, ale przecież byś nie spadła nigdy. Dobra, tu idzie lawa, znaczy woda. Więc czekaj, to trzeba zrobić najmniejszy ten generator. Na pewno zrobię go jak największy. Ale cóż. Więc tak, tu będzie spływać lawa. Ona będzie sobie tutaj tu i tu będziemy stać i zbierać koble. Dobra, ty sobie rób, ja tutaj wezmę dirt z powrotem postawię. Chociaż tamten generator był naprawdę zacny, no ale jak widzowie, tak jak widzowie mówili, jest... Gdzie wiaderko mi zabrałeś już? Jest mało zdatne. Jezus! Lawa się wylała. Nie, spokojnie. A dlaczego robi nam się klocek stone'a? Bo źle robisz to. Aha, moja wina. No a co, może moja? No nie wiem, nic dobra, nie wiadomo. Dobra, wodę będziemy mieli tu pod spodem. Dobra, no i tak, to będzie działać tak, tu stoisz i kopiesz tu. No i ci się robi cały czas cobblestone. Zacna, dobra. No. A tutaj robimy tą farmę już, tak? Tak, ja robię. Czekaj, to ja obgrodzę tą lawę, żeby z niej nie bryzgały żadne te... No wiesz co. Wiesz czy nie wiesz? No te kulki tej lawy. Kurde, ale bym teraz... Sprawdźmy, czy to działa. Pamiętaj, żeby kopać ten niższy klocek. Pamiętam. No, to działa. Szkoda, słuchaj, że żadnego szkieleta tu jeszcze nie mieliśmy, byśmy wzięli no. Z niego kość, mączkę kostną i by było drewno, nie? Czekajcie, to może już zacznijmy robić tą hodowlę, to czekaj, to ja pójdę, zrobię wodę, a nie, wodę już gdzieś mieliśmy mieć, gdzieś było... Tu jest, tu. Tu masz wodę, weź ją pobierz, o z tej strony, z tamtej mańki. Tak, wpadnij sobie tam, wpadnij. O. Wodę czekaj, masz, zejdź ty stąd. Czekaj. A może, czekaj, może obniżmy ten poziom ziemi, z czego będzie większa możliwość wyrastania tej. Kombinujesz, wiesz? Dobra. I stąd. Tu masz źródełko wody, sobie weź tą wodę. Czy już wziąłeś? Czekaj, to zacznijmy robić już tą hodowlę. Więc tak, tu by była wylana woda, to już można wziąć, pociągnąć stąd. I woda nawodni te polany i tu już będzie można... Co mamy, jakie mamy nasionka? Mamy nasionkę dyni. Masz tutaj. Tu wlej wodę na razie. No dobra. I teraz czekaj. Daj mi te nasionka i to. Czekaj, teraz... ja motykę robię, nie przeszkadzaj. No aha, no tak, bo to jest skomplikowany proces, naprawdę. Zrobić motykę. I teraz... No dobra, przepraszam. O! Już zrobiłaś? Dobra, no, i teraz co? Tak. Tutaj będzie, czekajcie, co tu jest? Pumpkin seeds. To tutaj niech będzie pumpkin seeds. A tu mamy seeds, po prostu zwykłe nasionko. Zasiej mi jeszcze tutaj ten kwadrat. Ten. Dobra. No i tu będziemy mieli... Aha, to taki... No to zrobił już taki pełny kwadrat. I o, wiem. To tutaj też... To też tu zasiej. To teraz... Czekaj. O. To też zasiej. Ten klocek. No i czekaj. I teraz... tu niech już się robi nam... czekaj, tu trzeba gdzieś zrobić... O, tu. O, niech się robi to już. No. To czekaj, to już nam się hodują... Czekaj, mamy mieć farmę pszenicy. Powiedzmy, że... Nie, to nie jest jeszcze farma pszenicy. Dajmy spokój temu. Nie, no to nie jest. To jest takie... Tylko żeby się najeść. Farmę dyń mamy zrobić i mamy zrobić uprawę trzciny cukrowej. Dobra, powiedzmy, że jak będziemy mieć przynajmniej po dwa z danych tych roślinek, to już będzie farma, bo na razie to nie jest farma. I gdzie moje drzewko się podziało już? Masz wiadro. Wiadro. A wiadro zrobiłaś z tego żelaza i nożyczki. Aha, dobra, widzę. Tak, tutaj mamy dwa kolejne zadania zaliczone. I teraz ja bym tam uderzała. No to idziemy do tego biomu, nie? Idź. Szerokiej drogi. Czyli znowu, ja idę kopać. No nie wierzę w to. Ja teraz chciałem kobla pokopać. Tak sama mówiłaś w odcinku, że będziesz teraz kobla kopać. No to tak, ja będę kobla kopać, tak. Wiem, że kurde, nie tak miało to wyjść. No znaczy, nie, wcale. Ja miałem kopać kobla, a ty miałaś kopać... Nie, woda mnie bije! Dobra,
Jezus, ja mam tylko trzy serca. O, tu będzie idealnie. Przed nami jest akurat pięknie. Dobra, to idę kopać, pa. Idź. Potrzebuję kobla, więc musisz mi już troszkę dorzucić. Ja mam cztery kobla, ewentualnie, słuchaj, mogę cię uraczyć 32 dirtami. Nie no, dirta nie będziemy marnować, dircie na pewno. Kurde, a teraz taki... Nie mów, żeśmy to zrobili, nie mów, nie mów, nie mów. A co? Jest, został jeden kawałek tej ziemi, Jakiej ziemi? No tej tutaj. No został, to się ci zabroniłam go nawet na niego się tak, patrzeć. Tak, wiem, przepraszam, pamiętam w tamtym odcinku. No. Dobra, od razu ile masz już kobla? Ach, się czepiasz, 10. No to dawaj od razu, bo to się na pewno przyda. Tylko pamiętaj, że jak będziesz wyskakiwała, to za tobą jest zasiana ta pole. No nie po twarzy, kamieniami. I z tyłu za tobą jest pole, żebyś nie weszła na nie. A wiesz co, ja bym coś bardziej kreatywnego chciała zrobić niż kopanie kobla albo budowanie tunelu. A to co chcesz zrobić, domek? Najpierw trzeba się połączyć z wszystkimi tymi kulami. Jak się połączymy, wtedy będziemy robić domki i te różne pierdoły. Dobra, ja mam przy sobie nic, to właśnie bardzo dobrze, bo zaraz zginę, na 100% zginę. Już będzie mój drugi dead. Dobra, jest. Dobra, szybko. Nie, nie. Uff, złapałem ostatni oddech, ostatni sekundzie oddech. Dobra, tu. Albo ty się tak bawisz z tym. Z czym się bawię? Z tunelem. Muszę go dobrze... Bawię się. Ja tu dbam o dobro naszych pokoleń. Tak, widzowie właśnie widzą, co ty tutaj robisz. Właśnie nie widzą. O, tak, bardzo, przyda się. Mówię, teraz przydałoby się ten z dwóch stron kobać ten kobyl, ale jednak nie da rady. Co? W dodatku, co ty się mnie czepiasz, że ja będę chodziła poza oranem tym? Teraz jest jeden, jeden, może sobie chodzić do woli. Po tym. I ci się nie depcze. Co, w 1-1 zmieniło się to, że można chodzić po zaoranej ziemi? No oczywiście, nie musisz już shifta trzymać. Aha, no to przepraszam, a ja nie wiedziałem. No ja cię deedukować muszę. Naprawdę nie wiedziałem. Przepraszam, teraz naprawdę nie wiedziałem. Teraz mój fail. Naprawdę nie zwróciłem na to uwagi. Czekaj, ja patrzę, czy nam tutaj coś rośnie, ale nam nic na razie nie rośnie. Przestań. Nie, mu rośnie nam, na pewno coś nam urośnie kiedyś. Idzie tu. Czekaj, dostawa kobla do ciebie idzie. Zobaczę, jak tobie idzie w ogóle z tym wszystkim. No, obniżam poziom na razie. Ła, Jezus. No nie na twarz, no nie na głowę. Oj tam. Nie mam hełmu, nie mamy zwierząt. Oczywiście nie zabijamy tych krów, nie? Na początek. Nie, ja zaraz... O właśnie, to czekaj, to ja już czekaj, tak na zaś. Nie rób, czekaj, nie rób, miseczki nie, robię, odczep nie, nie się. Rób, odczep się. Nie rób, bo może być tak, że miski są... Zginę, teraz zobaczysz, patrz. Dobrze ci tak, bo miski zrobiłam, o. Bardzo ci dobrze. Kur... Już drugi dead, nie wierzę w to. Zawsze ja w tym samym momencie, zawsze przez wodę. No i tak, to prawidłowo wszystko. Jezus. Dobra, drugi dead już. Kurde, a chciałem być lepszy. Chciałem mieć chociaż jeden dead. No ja tu jedna zrównoważona w miarę jestem. Znowuż zginąłem, no jaki zły jestem. Dobra. No nie, znowuż zginę. Nie, chyba nie. Oj, bo latasz tam, gdzie ciebie nie chcą. Dobra, kobla. Kobla, od razu kobla masz. O, przynajmniej nie na głowę. Masz, pod nogi. Ja idę natomiast zobaczyć, jak te nasze kaktusy się chowają. Dobra. Nie chowają się. Niegrzeczne. Naprawdę niegrzeczne. Jak byśmy je wychowali, no? Żeby się nie robiły w odcinku, kiedy my robimy odcinek. Ale wiesz co, słyszysz? Masz tutaj tego... Masz dirta, jego się szybciej zbija i dirtem weź tą wodę kasuj stamtąd. No dobra, to się pomyśli. Tylko gdzieś przepadnij z tym dirtem, to nie wiem, co ci zrobię. No właśnie, też się boję. Ja tu często ginę, więc trzeba strasznie na mnie uważać. Tak, Benjaminek taki. Dobra, potrzebuję znowu szkobla. Dobra, to teraz ja trochę pokopę z tobą. Znaczy, no nie. To idź sobie kop, ja spróbuję tam samo coś zdziałać w takim razie. Tylko patrz, bo zobacz, bo widzisz, patrz, kula jest niżej niż my, więc zobacz, patrz. Musisz iść tutaj i
idź na razie tym tunelem cały czas do przodu, weź go ciągnij tak. Kurwa, ciągnij. Idź go tutaj, tutaj idź z nim. O, i tu go teraz przedłużaj, o, tutaj cały czas w tą mańkę. Jezu, jak ty utrudniasz to wszystko. I tutaj... Całe życie utrudniasz tu nam. I po bokach też. No, idź, przepraszam. Ej, stąd. Pół serca! Nie no. Pierwszy i ostatni raz. Oddawaj Dirta. Dawaj Dirta w tej chwili. Proszę. Dirta i co tam jeszcze ambitnego miałeś? Jezu, utrudniasz jak tylko możesz. No, no patrz mi kobyl. Ej no. Kurde, co jego Dirta tracę. A nie, tu się robi. Dobra. Czekaj, gdzie ty to obniżenie swoje masz? Nie, na razie rób bez obniżenia, idź tak jak idziesz. Dobra. Powiem ci, że to kopanie kobla zostaje się nudne po paru minutach. No co, to ja kobla mogę kopać? Oho, ho, 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 jeszcze trochę. Zresztą widziałeś ostatnio, przedostatnio tunel mojego metra. No tak. Aha. Dobra, mam tu? 15. Tu? O, jak tu zrobić? Aha, dobra. Ja nie będę potrzebowała, to ja cię zawołam. Nie, robimy tak. Ty budujesz na zmianę i na zmianę. Kto będzie miał kobla, buduje. Jak ci się skończy kobel, to mów, to ja idę i tak na zmianę będziemy budować. No to mi się już dawno skończyło, ja sobie dirtuję teraz. Ale... Pokaż. Nie! Dobra, ja mam 20. Dobra, wracamy, zamieniamy się. Dobra. Teraz ty kopiesz kobla. No to już, uciekaj mi stąd. Oczywiście nawet nie ma nigdzie obok mnie. Aha, dobra, przepraszam. No nie, wcale. Jesteś za mną. Nie widziałem jej, ja jestem ślepy już. A wziąłeś tego dirta? Nie, nie wzięłaś. 27 z sobą mam. A było 34, jak ci dawałem bodajże, tak? Aha. Nie wiem. To był mój dirt, który ja ci wcześniej dawałam. Nie możemy wiem, marnować nie dirta. Dobra, górę wypełnimy jeszcze tym. Ale słuchaj, jak ten dirt nam będzie później potrzebny, to możemy go sobie zebrać stamtąd i wtedy załatać koblem ewentualnie. A teraz, żeby było szybciej, możemy go trochę powykorzystywać sobie, co? Sam nie wiem, nie róbmy zigły widły. Róbmy już. A jakie my w ogóle robimy igły widły? Że będziemy łatać koblem. Dobra. Madziu, muszę się z tobą pożegnać. Miło było, ale zginę. Super, cieszę się niezmiernie. Na pewno zginę, już nie zdał rady przepłynąć do końca, więc. Arrivederci Roma. Tak, myślałem, wiedziałem, że nie, nurt mi nie pozwoli wyjść, czyli to już jest mój trzeci dead, z czego jeszcze bardziej jestem zdenerwowany. Pięknie. Zapowiada się naprawdę pięknie. Kurczę. No już zablokowałem tam dostęp, żeby itemy mi nie spłynęły nigdzie. To się cieszę niezmiernie. Tam jak czegoś potrzebujesz, to w skrzyni masz. Aha, czyli jak będę chciał diamentowy kilof, to też tam go znajdę? No, powiedziałam to, co potrzebujesz teraz, a do czego ci jest potrzebny diamentowy kilof, skoro możesz zwykłym sobie też poradzić. No diamentowy kilof zawsze szybciej wszystko robi. Nie! Nie! Kurde! Pożyć na chwilę, na sekundę kilof swój rzuć. To idź sobie, weź w skrzyni, masz nowy. Aha. To masz za karę dirtem po głowie. Dziękuję. Twój dirt, więc oddaję. Mojego dirtu było 34, tu jest 2. No przepraszam. Proszę. Jak? Ale ja... 34, a jest 32, no bo tu są jeszcze 3 kawałki. Dobra, kopiemy dalej. Słysza, dobra. Patrzę, jak to idzie. Teraz ty idź kopać, a ja idę dalej. Co ja mam iść robić? No, budować ten tunel, a ja idę kopać kobla. No patrz, jak już nam ładnie sadzonka urosła, ale ładnie. Słychać nie. Ślicznie. Rośnie jak na drożdżach. What the fuck? Czemu mi ten kobel ciągle wpada tam do dołu? Znaczy tak. do tej lawy. Mi też, czekaj. To... Nie, no dobra, może ja tą pochodnię jednak tu... Nie, tam wystarczy ci tyle światła. No ta, w ogóle ja mam latarkę na czole, więc spokojnie. I tutaj wszystko widzę i tak. Nie, naprawdę teraz już nic nie widzę. Cieszę się. Czekaj, powinniśmy robić najpierw tego mob grindera. Jakiego mob grindera? No, żeby mieć te kości z tych. Wiesz, co mi kaman, czy nie?
Wiem, wiem. Te drzewa też nie rosną, ta trzcina też nie rośnie. Znaczy, to jest wybredne wszystko. I Paci zrobiła te miski. A jak tam będą miski, o, będzie źle. Tak, odczep się. Tak zmarnować drewno. Odczep się. Zobaczymy. A jak tam będą miski, to ja naprawdę będę zły. Zmarnowaliśmy drewno. No nie wierzę, cały czas mi wpada ten kobel tam. Nie, on tam ci się chowa w wodzie, słuchaj. Nie, patrz, teraz dopiero jeden się schował, a cztery wykopałem. Powinienem dostać jeszcze trzy w zanadrzu. Tak, w gratisie. Nie wiem, czy wiesz, ale tutaj jest za mało tej słońca, pochodni i ta sadzonka ci się niszczy cały czas i ją cały czas zbieram. No to weź sobie jedną pochodnię skądś tam. U kaktusów chyba jest za dużo pochodni. Czekaj, pójdę, zobaczę. Dobra, będę pierwszy. A co? Jestem... A, no przeszkadzasz mi, już będę pierwszy. Tak, u kaktusów jest, to sobie weź. Ale tylko jedna, a tu się coś zrespi. No to zostaw. To po co ja tu biegłem? Dla wprawy i dla sportu. Dobra, idź teraz, kop, dalej. Odczep się, ja mam jeszcze 22 koble. No nie, mów mi, to robimy razem. Idź stąd. No nie pychaj mnie. Idź stąd, bo już niedaleko mamy. A ty przeszkadzasz. Boże, tylko żebym ja tutaj nie dedła. Zejdź stąd, bo jak dednę, to cię skrzywdzę. Tak, popływaj sobie, popływaj. No, wiesz co? Gdzie? Poczekaj. Tak, dobra, ja już zginę. Szybko. No, szybko zrobiłeś, tak. No nie, ja też ginę. No i dobrze ci tak. Szybko, wracaj po swoje itemy. Mi się buduje teren, odczep się. No i znowu tą sadzonkę zebrałem. No to dobra, zaraz ja wezmę pochodnię, tą, którą wzięłam. O Jezus. To tam nasz... było. Itemy spadły na sam dół. No to teraz pływaj za nimi, bo to twoja wina. Nie spadły, dobra. Tu ma być. O, jest już jasne. I. No to ty sobie buduję do sobie kobla teraz. A masz tą ziemię, żeby zabetonować to? Znaczy zakopać? W skrzyni jest. I co ja weź? Tylko 20. No, znaczy dużo tego jest. Dużo mam tej ziemi. No jak tutaj z całej tej kuli powykopywaliśmy? A, też tak dopiero. Dobra, tutaj, raz. Dobra. Weź tam koboję w dzisiejszym odcinku, chcę się do kolejnej kuli dostać. No dostaniemy się, dostaniemy spokojnie. Będziemy tam na bank. Już ja u siebie na singlu nigdy generatora kopla nie potrzebowałam. Ja też nie. Dobra. Następny poziom... Ale już jesteśmy blisko tych krów. Dobra. Zmiana? Ile? Nie. Nie, ja mam 15 i masz. No to rzucaj mi. Giwać mi to. Dobra, 15. Dużo jak na taki krótki czas. No widzisz? Bo ty nie umiesz kopać tutaj przy tym generatorze. Ci się wszystko wlawie. A wiem, topi. Wszystko psuje. Jak zwykle moja wina. No a czyja moja? Już jesteśmy naprawdę bardzo blisko tej kuli. Jeszcze tak z pół godziny kopania i... No żartuję. Dobra, przedłużamy. Tak. Jest. Kurde, jak te bąbelki się szybko kończą, no. A teraz chyba szybciej niż wcześniej, co? No chyba też tak zauważyłem. Znaczy no nie, to pewnie jest kwestia przyzwyczajenia. Bo kopiesz tutaj... Nie wiem, ja na niedawno metro na tej samej zasadzie robiłam i jakoś większych problemów z tym nie miałam. Ale to było jeszcze na wersji 1.1. Gdzie się chlapisz już? W wodzie jakiejś. Masz. Kopałem bez dwóch. Czekaj, to moje. Oddawaj, to moje. A ja nic nie mam. Masz. Mam się. Jezu, tak dużo znowuż? Aha, a co, źle ci? Dobra, to ja sobie pobiegam jeszcze, odpocznę trochę. Nie, no jaka tak... ładna kula, popodziwiam sobie świat. Ja jak kopę, to jest słabo strasznie, bo ciągle wpada mi do tej lawy ta. No ci powiedziałam, że ty nie umiesz kopać. Czy zawsze wszystko idzie na moją głowę? Czy zawsze wszystko ja muszę ugrywać? Tak, bo ty jesteś mężczyzną.
Czy zawsze ja muszę dostać... Dobra, tutaj będzie dźwięk cenzury. Nie, nie będzie dźwięków cenzury. Nie, zakopało. No i teraz znowuż zginę. No nie wierzę w to, że znowuż zginę. Przecież to jest niemożliwe. Jeżeli twierdzisz, że 2 czy 3 dedy w jednym odcinku są niemożliwe, to porozmawiaj z Huśkiem. To jest niemożliwe. Znowuż. Pamiętajcie, liczcie dedy. Liczą, liczą, nie martw się. Wiem, i to bardzo dużo osób liczy. A ja znowuż... Nie, no to jest... Cały czas ginę. Ja tu ginę, mamo. Szybciej, płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Bardzo mi się podoba, że ta woda tak skapuje z tego kobla. Fajnie to wygląda. No, to jest fajne. Ja tak. Pamiętam, pierwszy raz to odkryłam na lawie chyba. No tak, na lawie fajnie to wygląda jak krew tak spływająca. To jest coś ciekawe. Tak, krew jest fajna. Zabrzmiało to troszkę, jakbyśmy byli normalnie tymi. Emo. Krew jest fajna. Chodź tu, masz kobla. Ile? 24. Dobra. Jedę kaktusy. Nadzorować? Nie no, bo tutaj tak się tą krwią fascynowałeś. O, urósł jeden. No to poszedł w ślady. Tak. O, a ja tak posadzę. O, i niech sobie rosną. A może tam zrobimy najpierw tą hodowlę naszych tych rzeczy? Tam jest za nisko. Ale chodzi o hodowlę trzciny i... Dobra, masz... nie mądruję się, przepraszam. No, masz tu i odczep się. Madzia, mam taki pomysł, że ja popłynę od razu do tej kuli i już tam zamieszkam. Dobrze, ja sobie tutaj sama poradzę. A, bąbelek. Jeden. Kurde, shift naciskam w wodzie, nie? Dobry jestem. Ja też tak robiłam. No co tak długo się kopie kobel stąd pod wodą? Wszystko się kopie pod tą wodą tak długo. Jak zawsze. Dobra, kit z nim, ten jeden kawałek cobblestone'a może tam zostać. No już mam 20. 2. 20. 2. No, akurat zginę. Mi... No i zginę. Nie, 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 nie zginę. Jest, uf. Daleko jeszcze w ogóle? Czekaj, ja cię muszę tu... No jeszcze 10 minut. Tak właśnie widzę. Nie. Nie, co ja zrobiłem? Proszę was, nie. Szybko, szybko, odkup to, odkup to, odkup to. Czekaj, tak patrzę, no ale dobra. Widać z okna ten nasz tunel? Oczywiście, że widać. Ty zajebiaszczo. Czekaj, idę tutaj trochę ponaprawiam, bo ty tutaj tak psujesz strasznie. Wiem, wiem. Wszystko znowuż ja. Wszystko zawsze idzie na mnie. Dobra. Następny checkpoint. To czekaj, ja tu checkpointa chciałam robić. No głupia woda. Ciągle mnie zmywa. Masz trochę kobla. Ile? O. 26. No ale rzucę je od razu seriami. No i mamy 30 kobla w zanadrzu, więc... Tak się zastanawiam, czy dałoby radę tam dopłynąć już do tych krów. Dałoby radę, ale jeszcze troszkę, poczekaj. Dobra. To ja idę kaktusy niańczyć. A cobblestone? Oj, masz 30 tysięcy. No i zginę. Fuck! Nie, nie, szybciej. Kop to szybciej, szybciej. No, kolejny nam urósł. Jest. Dobra, rośnij sobie. To już mamy w skrzyni chyba 6, tutaj mamy 4. To już będzie 10, to jeszcze tylko 15. No to, to i tak mało. Czepiesz się. Nie, mamy 5 w skrzyni, więc jeszcze 20. A po co nam dużo tej wełny będzie trzeba zrobić naprawdę? Też, ale mamy zadanie z kaktusami, że mamy mieć... Tak, tak, wiem, wiem, czytałem, pamiętam zasady. O, tak? świat się zapisał. Więc fajnie. Na pewno nie zginiemy. Dobra. Potrzebuję kobla i no... Kurde, źle wymierzyłem. Nie no... Będzie troszkę na ukos szedł ten tunel. No dobra. No to było daleko, to mogłem to przewidzieć. Już będziemy tam... Tam będziemy za 20 cobblestone'ów. Masz troszkę? Mam 6.
Już ci daję. Okej. Okay. To na resztę możesz lir. Nie. No dobra, idź. A co? Kilo chciałam sobie zrobić, dawaj swój. A ja tu tacałem jak się zakopę gdzieś? To dawaj przynajmniej 3 cobblestone. Kurwa, jaki szantaż. Dawaj kilo albo 3 cobblestone. To dopiero naprawdę to było warte przekupienia. No idziesz widzisz? Do kogoś. Dawaj kilo albo 2 cobblestone, 3. Dobra, daję 3 cobblestone, no. I się pilnuj. Bo wiesz, nigdy nie wiadomo, co cię może spotkać po drugiej stronie. Nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie. Taki plakat mam przy wejściu przy szkole, więc przepraszam. On mnie zawsze dobija. I zazwyczaj siedzi z nim taki spasiony gościu, który jest w podartej bluzce, a po drugiej stronie mała dziewczynka. Trochę szerzymy tu pedofilię w tym momencie, ale... To ty, nie ja. Głupio to zabrzmiało. Chciałbyś tu coś? Tak, kobla. Masz. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Tak, daleko jeszcze. No ale daleko jeszcze czy nie? Tak, daleko. Widzę, że przypomniała nam się scenka ze Shreka, tak? Tak. Tak, wiedziałem, że to tak będzie. Wiedziałem, że pomyślisz o Shreku. Mi się od razu ze Shrekiem to skojarzyło. Ale daleko jeszcze? No ale daleko czy nie? Tak, daleko. Daleko jeszcze? Tak. Dobra, potrzebuję mi, skończył mi się cobblestone. Znowuż. Boże, jak ty go marnotrawisz, no ja tutaj ciężko no, pracuję. No marnotrawię, ciągle... no chcę tam szybko dojść. Zobacz, jak już nam mało zostało. Aż zobaczę. Ta, najlepiej tam jakby to ktoś robił inny, to o, fajnie, Kusim robi, może być. Ale już mógłbyś spróbować dopłynąć tam jakoś, no. No spróbuję, poczekaj, teraz. Czekaj, ja tak, patrzę nie, na to. Ty nie próbuj, bo ty masz mało dedów. Ja tu jestem facetem odginięć, więc ja będę częściej ginął. Ty sobie tutaj nie marnuj żyć. Ja właśnie stoję sobie ładnie i patrzę, jak ty tutaj coś będziesz tworzył. No to spróbuję tam dopłynąć, uważaj. Mhm. Zaraz płyniemy. Znaczy ja płynę. Szkoda, że nie mam kasku. Szkoda, że dynia nie daje takiej możliwości, że możesz ją założyć i pływać pod wodą z powietrzem. No dobry pomysł by był. Takie chociaż na dłuższe trochę, nie ciągłe, ale dłuższe. Mhm. Takie dłuższe wstrzymanie powietrza. Ale ty miałeś tam do kuli iść. Ja tu stoję, ja tu wszystko widzę. Ja tu chcę checkpointa sobie zrobić, żeby jak coś powietrze złapać, nie chcę tak często ginąć. Dobra, to jak będziesz szedł, to powiedz, ja na razie pójdę jeszcze pokopię troszkę. No. Nasza dynia, czy tam melon bardzo ładnie nam rośnie, wiesz? Ach. E, ale my tu mamy jednego melona. No to rozsiejmy go. Boże, nie. To... Nie dam rady do niego dopłynąć jeszcze. Nie dam rady do tej kuli dopłynąć. Ja ciebie kiedyś skrzywdzę, naprawdę. No a co ja zrobię? Mówię, że nie damy rady. Jak chcesz, mogę zniszczyć ten tunel, co biegnie do naszej kaktusowni. Przesiałaś już te nasionka? Tak, melony, bo my tam chyba papkina mamy. No właśnie, to posać, po co nam papki? No o Jezu, znowu... Ma być papkin, zostaw to, ma być papkin i ma być melon. Ale zobacz, patrz, postaw tu jeszcze jedną, to się patrz. Tutaj ta sadzonka, zrespi się tutaj, ta sadzonka tutaj, a ta sadzonka tutaj, więc tutaj połóż jeszcze, w tym klocku, gdzie skaczę. A co ja ci tu mam położyć, jak ja nic więcej nie mam? Sam się tu połóż. Dobra, poczekaj, już się kładę. Mam nadzieję, że masz jakąś kołdrę. Jakiś przyturny śpiwórek. No ale... Nie masz kaktusy w skrzyni, na niej się połóż. Dobra, będę Suachim, patrz. Kładę się na kaktusach. Nie mogę tu położyć kaktusów! Oj, masz 15 koble, idź do roboty. Ej, no poczułem się teraz jak w tym filmie Mrówka Z. Jak byłem taką biedną mrówką pracowitą. Masz kobla, iść do roboty. To była moja cała... Nie! Szkielet! Basia! Znaczy... Kto? Ej, taki szkielet, uważaj! Ja się będę z nim cykać, myślisz, tak jak ty. Gień tu. Mam łączkę kostną, jestem fajna. Idź stąd. A kto znalazł tego szkieleta? A kto go od Basi wyzywał? Bo ja zawsze na szkieleta mówię Basia. Baśka.
Baśka. Basia mi się skojarzyło z imieniem koleżanki ze szklanki. Czekaj, ja go chcę. Ja tą sadzonkę może tego bardziej tu posadzę. Basia. I wtedy może wyrośnie od razu. Ej, nie chcę wyrosnąć. Zmarnujmy mączkę. Jest! Zmarnuj mączkę kostną na nasionka, na pumpkina i na seed stay. Czekaj, zostało trzy, ja tu drzewo ścinam, żeby nam się od lawy przypadkiem nie zapaliło. Mączko kostną je tłukę, ale trudno. Pokaż, dobra. Jak to tam niszczysz, pokaż, co tam rzeźbisz. Ja chcę Nic to nie jak. rzeźbię. To co, ja mam ci rozwinąć tą jeszcze? Co? Popkiny mówisz? Nie pumpkiny, po co pumpkiny? No te nasiona seedów, seedy tej. Nie bij tego, niech tu nam nasionka same powyrastają. Masz już zboże, ci jedno wyrosło. Hej, pali się drzewo! Gdzie? Paliło się, nie widziałaś? Patrz, zobaczysz mnie w filmiku, to będzie się paliło. Dobra, to zbieram zboże. Jest, mamy już dwa seedsy. No, pięknie. Masz. Obróć się. O, no tak marnować. Zmarnuj lepiej na to! Na te seedy! Czy zmarnowałaś? Zmarnowałam i nie odzywam się do ciebie. Trzeba było na seedy zmarnować! Już by dawno... Dobra. Właśnie, żebyś ty wiedział, co to seed jeszcze znaczy. Chyba ty masz na myśli seedę z epoki lodowcowej. Nigdy nie oglądałem tej bajki. O, nasionko. Świetne. Masz nasionko, postawić ci na głowie, proszę bardzo. Ile masz kobla? 10. Dawaj. Już mam nadzieję, że tam się zrespi jeszcze jeden szkielecik. Będzie fajnie. Pokrzyj się trochę, Basia, Basia, to na pewno przyjdzie. Basiu, Basiuniu, Baś, 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 Baś. Czujesz się, jakbym był jakimś strusiem. Baś, 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 Baś. Albo jak w tym filmie, w jakimś struś pędziwie. Ba, Baś, Baś, Baś. Taś, Taś, może jeszcze, i jeszcze może będę w ogóle za ptaka robił. Będę tu jako strach na wróble stał. Strach na Baśki. Będę miał na sobie tabliczkę. Baś, Baś. Będę przyłapywał do siebie Baśki. Nie martw się, na następny odcinek załatwimy ci takiego skina z napisem Baś, Baś. Baś, Baś. Ale to głupio to brzmi, jak się to wymawia. Baś, 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 Baś. Jak w tym, jak w Nemo, jak te były te kaczki, co goniły tą rybę. Taś? Nie, czekaj, jak one to mówiły. Kurde, oglądałaś Nemo? Nie oglądam, to znaczy oglądałam początek, ale tak nie pamiętam szczegółów. Ale nie, czekaj, ten moment jak... daj! O, one mówiły daj, 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 jak one go goniły tą rybę z tym pelikanem w paszczy. Boże, co ja teraz wygaduję? Oddawaj kilo, to mój. Kilo, znowu. Miss daj, to się kojarzy tylko rumuńska panda. Rumuńska panda, Boże, to zabrzmiało jak jakiś rosyjski porno z lat 70. Normalnie zajebista nazwa, rumuńska panda. No jak ty takie pornosy oglądasz, no to spoko, no ja się tam wolę bardziej współczesne. Proszę cię, koniec, bo rozmawiamy o czymś bardziej twórczym, jak o na przykład o tym, że... Próbuj tam dopłynąć. Ja idę do siebie. O rumuńskich pandach i o pornolach lat 70. Nie, zginę! Nie, please! No, no. No, no, pa, już dobrze mi tak. Zawsze mi życzysz śmierci. Co to za kolega od survivalu? Koleżanka. Gra się w survival. A, dobrze, ślak, zgiń! Tak, zgiń. No ja i tak ciebie z twoimi dodami nie pobiję. A jak zaraz włączymy PvP, to się wszystko zmieni. To nie. Ci każdy powie, że szukujesz. No tak, masz rację. To nagramy to po wizji. Ale to nową mapkę się wrzuci w ogóle i już. Nie no. Madziu, mam dobrą i złą wiadomość. Od której zacząć? Od każdej. Więc tak. Dobra jest taka, że... nie wiem, jak to ująć dobrze, ale jestem u krów. Super, idę do ciebie z miskami już. Tu jest strasznie ciemno, tu nam się będą potworki respić. Byle nie creepery. Zobacz, ale tą wodę mogłeś... w szklanej kuli. Jako pierwszy otworzę skrzynię, a w niej... No miski są i węgiel! Mówiłem, że są miski! Wszystko jest, padzie z 6 węgla, poczekam na ciebie. Gdzie jesteś? Płynę tutaj, ale ty to tak... Źle zrobiłeś. Gdzie tu jest wejście do tej całej... Tutaj, patrz, wynurzę swoją... Dobra. Swoją głowę. Widzę, idź z tą głową, no i zobacz. Ci nadeptam tam. Zobacz. I teraz kto powinien dostać po... Ochrza, no zobacz, patrz, co jest w skrzyni. No i co? Co? No co, to twoje miski. Odczep się.
Jak da się dojść krowimskami? Ale da jaja. Się. Da się. To nasze krówki tu zostają. I tak wielokrotnie można to robić. Tak, a wiesz co? To zajebiście, to już mamy dostęp do jedzenia. Tak, ale wiesz co, na co jaki pomysł padłam? Że tutaj, patrz, zbijemy. Zbijemy te grzyby, wylecą z nich więcej, tak, masz rację. Nie, zostaw to. Zbiję ja ciebie zaraz. Zostaw to. To ma być tu. Nogę zbijemy tutaj, dół ob tego, obkoblujemy i będzie nasz domek grzybowy. O, mamy zrobić domek, to zrobimy sobie domek w grzybie. No to mieszkasz sama. Spadaj. Ja nie chcę mieszkać w grzybie. Głupio, jak to brzmi. Madziu, no tam pamiętasz Survival z Kusimem? No pamiętam, no. A jaki się domek zrobili, ja już nie pamiętam. A w grzybie mieszkaliśmy. A, no to fajnie, no. Jak to się kojarzy w ogóle? W grzybie mieszkałam. Mieszkaliśmy. I weź skończ ten tunel w końcu. W grzybie. Nie, no nie mieszkamy w grzybie. Nie zgadzam się. Nie chcę mieszkać w grzybie. A dlaczego? No już jak to się kojarzy? Madzia, gdzie mieszkałaś z Kusimem w tym survival? No wiesz, było ciężko, on się obijał, ginął jak za każdym razem, był nierobem, nic nie robił, gadał jakby był po czterech browarach, nie dość, że przeszkadzał mi, to nic jeszcze śmiesznego nie mówił, cały czas gadał głupoty i żeśmy zrobili w końcu domek w grzybie. Aha, tak. O, było się bez tej retrospekcji. Wiesz co, to jest bardzo dobry moment, żeby skończyć dzisiejszy odcinek. Chodź tu do mnie. Już? To nie kończymy tego tunelu. A dużo ci jeszcze zostało? No, poczekaj, zobaczę. To wiesz co, to tunel skończymy sobie, załóżmy, po nagraniu. I w ogóle ja mam propozycję, żebyśmy, to poczekamy w sumie na opinię widzów, ale żebyśmy sobie tego kobla nakopali poza nagraniami, bo w sumie kopanie kobla na wizji nie jest takie super interesujące, więc tego kobla byśmy sobie nakopali, no wiesz, poza nagraniami, bo też... Albo możemy nakopać, nagrywając to, tylko przyspieszyć bardzo. W timelapsie, można. No, też, żeby nie było, że cheatujemy, bo nie lubię takich opinii, jak gramy. No ja też nie bardzo. Jak gramy czysty survival i wiemy, że na pewno nie cheatujemy czy coś. No naprawdę to denerwuje. No dobra, no to... To takie podsumowanie, dobra. Możemy, słuchaj, tak jak... stań tutaj ładnie sobie. Czekaj, że rozsadzam to nasionko. O, no to właśnie, stań. To tak, jak patrzę tutaj na nasze zadania, to możemy sobie w takim razie już farmę pszenicy odhaczyć. No co to za farma w ogóle jest? Są cztery, czy tam dwie? Czekaj, niech się popatrzę. Cztery. Będzie farma. Uprawa trzy cukroje więcej jak dwie jest. Farma drzew można powiedzieć, że jest, bo mamy dwa drzewa i dwie sadzonki jeszcze niezasadzone właśnie. No. I co? I chyba tyle na razie. Ale wiesz, że mam zrobić farmę grzybów? No to tam będzie farma. Wystarczy, że tego grzyba całego zniszczymy. Zniszczymy go całego i będziemy siać mączką kostną te małe grzybki. Mhm. O dobra, czekaj, bo jeszcze tutaj muszę sobie skreślić wiadro i nożyce. I czekaj, patrzę, co jeszcze mam zrobić. Wiesz, że mam zrobić w ogóle stali do alchemii? O, w mordę. No. To będzie kicha. No nie, zadepta! Nie! Madzia, uderz mnie! To włącz PvP. Oj, dobra. Idź, skocz do lawy, będziesz miał karę. Czekaj, bo nie wolno pod... pójdę rozmnożyć te nasze owce, co ty na to? Jakie owce? Te nasze krowy. Nie, to już w następnym odcinku. Zostaw to, chodź tu. Czy możesz zrobić chlebek? Zostaw to na razie. Dobra, potem się dogadamy w dodatku. Widzowie w komentarzach nam napiszą, co powinniśmy zrobić, co zrobiliśmy źle i co warto by zrobić w kolejnym odcinku. Więc no. Tak. No, więc jest jeszcze podsumowanie ode mnie? No. Aha. Dobra, to jest koniec. To na tyle. No. Tak więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszych naszych zmagań, naszych śmierci, naszych przygód i w ogóle tego, co tutaj przeżywaliśmy. I widzimy się za tydzień. Tak więc do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. No. Madzia mnie nie lubi, pa. Nie lubię.